Cześć, Chris, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o telewizji na kilku telewizorach, bo jeden z widzów zadał mi pytanie, czy można oglądać na przykład telewizję satelitarną, jeżeli mam 6 telewizorów, które są na ścianie. Nie można wtedy dekodera za bardzo zainstalować. No, troszkę kłopotliwa sytuacja. I co tu zrobić w tej chwili? Co możemy wykombinować? A więc przede wszystkim należy się zorientować, czy te telewizory posiadają wejście na kabel satelitarny, czyli to będzie takie wejście, jak tutaj mamy LNB satelitę, wkręcane na gwint bynajmniej. O. Druga sprawa. Czy mamy wejście na moduł CAM? Moduł CAM wsuwamy zazwyczaj z boku telewizorów. W telewizorach, na przykład Samsunga, często jest taka przejścióweczka, a wejście na moduł CAM jest zaklejone i nie wiem czemu ludzie wyrzucają często tę przejściówkę razem z pudełkiem od telewizora, no ale dobra. No bynajmniej jak wyrzucą, to muszą kupić drugą. Jeżeli mamy wejście na moduł CAM, to spokojnie możemy przejść dalej. Teraz musimy się zastanowić, co chcemy dekodować, w jaki sposób, z jakiego systemu szyfrowania będziemy korzystać. I powiem Wam tak, jeżeli na przykład pójdziemy do naszego operatora i powiemy mu, że mamy 5 telewizorów na ścianie i chcemy moduł CAM z kartą, to on nam powie: a ja Ci nie dam modułu, bo się boję, że będziesz piracił, czyli dasz sąsiadowi i sąsiad nie wykupił u nas usługi. Może tak być. Nie wiem, jak operatorzy robią. Nie mam pojęcia. Myślę, że nawet jeżeli by Wam dali dodatkowe moduły z kartami, to na pewno srogo za to zapłacicie w postaci opłaty aktywacyjnej plus jeszcze dodatkowo coś za abonament. Na szczęście jest jeszcze drugi sposób i póki co ten sposób jeszcze działa. Nie wiem, ile podziała, bo to zależy po prostu od operatorów. A więc tak, trzeba się zorientować, z jakich kart chcemy skorzystać, zanim do tego przejdziemy, bo systemów szyfrowania jest kilka w Polsce. Ja tylko wymienię te najpopularniejsze. Conax, MediaGuard, Nagravision, Via Access. I o ile mamy kartę, która korzysta na przykład z systemu Conax albo MediaGuard, to nie będzie problemu. Możemy takie karty sklonować do pewnego stopnia i będzie to działać, ale jeżeli korzystamy z karty, która jest sparowana z modułem, czyli jest to na przykład karta Nagravision, no to niestety nic nie zrobicie. Jedyne co możecie zrobić, to się zaopatrzyć w inną kartę matkę, na przykład karta, która pracuje w systemie Conax. MediaGuard wiem, że jest wycofywany, on chyba jeszcze działa, ale nie wiem, jak długo zadziała. Ja mam Conaxa. Póki co nie słyszałem o planach wycofania Conaxa. A MediaGuard to są te takie szare karty od Canon Plus. One mogą w każdej chwili całkowicie przestać działać, o ile już nie przestały. Także nie dam Wam gwarancji. Jest jeszcze Via Access, ale to jest telewizja Orange. Nie mam doświadczenia z nimi, więc tego Wam też nie powiem, czy można je klonować. Ale to jest nisza, więc tego nie liczę. Czyli bierzemy pod uwagę w zasadzie tylko Conaxa. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma działającą kartę matkę MediaGuard, też może jej użyć w tym sposobie, który przedstawię tutaj. Karty Nagravision, czyli żółte karty polsatowskie, albo te nowe karty z napisem Nagra Kudelski od Canon Plus nie będą działać. Lecimy dalej. No niestety, kiedyś MediaGuard i Conax, dziś już tylko Conax. Zapowiada się tak, że MediaGuard przestanie działać wkrótce, tak jak już przed chwilką mówiłem. Więc no niestety, czyli tutaj te karty, co są z dislike'iem, to są te u góry, te takie szare, Canon Plus, no i polsatowskie. Polsat już od dawna ma system Nagravision, więc tu i tak byśmy za dużo nie zdziałali. A na dole to jest właśnie ta szara karta od Canon Plus, po lewej stronie. Tu jest jeszcze taka szara z czerwonym, tą też możecie spokojnie klonować. Te dwie karty to są karty MediaGuard, a po prawej macie NHDTV, karta, która pracuje w systemie Conax. Po lewej te dwie to są MediaGuard, a ta to jest Conax. Je możecie klonować. Póki co to działa, ale nie mam pojęcia, jak za długo. Na pewno ta niebieska jeszcze działa i myślę, że będzie długo działać. Nie słyszałem, żeby była wycofana, a te dwie szare, no niestety. Walczą z piractwem i oczywiście się to odbije na widzach. Co dalej? Musimy się zaopatrzyć w splitter. Do takiego urządzenia, jak tutaj, wkładamy kartę matkę, czyli tą naszą główną kartę. I lecimy dalej. Do tej stacji, do której włożyliśmy kartę,
dostajemy 6 sztuk, na przykład 6 sztuk takich kart, które wkładamy do telewizora. Do tego łączymy tą kartę z poprzednim splitterem kabelkiem. To jest kabelek tak naprawdę UTP. Na końcu ma takie wtyczki jak do telefonu. I w zasadzie to wszystko. Koniec prezentacji. Teraz wam to fajnie rozrysuję. Mamy na przykład 6 telewizorów. Powiedzmy, niech to będzie 6, żeby było tyle, ile jest tych wyjść w naszym urządzeniu. Także zaraz wam to fajnie rozrysuję. Tu będzie drugi telewizor, tu będzie trzeci. No i to są nasze telewizory. Splitter stawiamy gdzieś po środku, tak żeby była mniej więcej równa odległość kabla do każdego z telewizorów. No i tutaj mamy naszą kartę plus jeszcze moduł CI. Ale moduł to idzie do telewizora, czyli tak, bierzemy moduł. Ja sobie go pomniejszę troszkę, o gdzieś taki, żeby nie był taki wielki, Ctrl plus C. I to idzie tak, do telewizora. Każdy z tych modułów musi iść do telewizora. Do telewizora. No i tutaj dokładnie będzie tak samo. Do telewizora. Do telewizora. Do telewizora. Czyli w zasadzie potrzebujemy aż 6 takich modułów. Karta, która nam tutaj została, też sobie ją pomniejszę. Ona idzie gdzie? Tak jak mówiłem przed chwilą. Do naszego splittera. Zazwyczaj ją się wkłada tutaj gdzieś z boku. Jest takie wejście na kartę. No i teraz musimy sobie kabelki porysować. Kabla zrobię sobie pomarańczowe. Z każdego z wyjść splittera do karty, czyli tutaj gdzieś mniej więcej. Tu będzie karta nasza. Tutaj. A tak mniej więcej porysujemy. Kolejne wyjście. No i jest trochę tego rysowania. Tutaj wam to rozrysuję wszystko, tak żebyście mieli. Jest to naprawdę proste. Kabelki UTP możecie sobie porozciągać, czyli te kabelki tak zwane sieciowe, takie jak są do, no do internetu. To jest dokładnie ten sam kabel, tylko musicie je po prostu zakończyć końcówką, taką jak przy telefonie. I musicie te kabelki sobie zarobić dosłownie tak samo jak kable, które dostajecie do splittera od producenta, bo one mogą być u każdego producenta troszkę inaczej zakończone. Jeden producent ten kable, parę kabli w swój sposób zakończy, a inny jeszcze inny sposób, więc to po prostu zależy od producenta tego tutaj właśnie urządzenia, bardzo dużo zależy. Zależy, jakie macie właśnie to urządzenie. Ja tutaj zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Właśnie o tej karcie zapomnieliśmy przecież. Ją też trzeba dodać. Kopiujemy, bo dodaliśmy po 6 sztuk kart. Nie kart, tylko modułów. I teraz trzeba te karty włożyć tutaj właśnie w ten moduł. Czyli ich też będzie 6. No razem z urządzeniem dostaniecie dokładnie tyle tych kart do klonowania, ile jest wejść w waszym splitterze. Powinniście tyle dostać. Zazwyczaj zestawy są pełne. Chociaż raz kupiłem splitter i zamiast 6 były chyba 2 tylko. Nie wiem dlaczego, trzeba było sobie resztę dokupić chyba. No bynajmniej w tym splitterze jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macie 6 wyjść i powinniście dostać dokładnie 6 takich kart i 6 takich kabelków jak tutaj zakończonych. Tyle, że te kabelki są krótkie, dwumetrowe, więc niestety jak macie gdzieś dalej pokój, no to wam po prostu no, nie starczą. A co zrobić, jeżeli macie pokój gdzieś daleko? I na przykład ten kabelek jest właśnie za krótki? No musicie sobie pociągnąć kabelek UTP, tak jak mówiłem przedtem. Czyli kabelek sieciowy, skrętka popularna. A co zrobić, jeżeli macie bardzo daleko, albo może inaczej, albo nie chcecie kabli? O, może tak być, że już macie dosyć tych kabli. Są takie splittery, które mają też te karty i one się komunikują ze splitterem radiowo, po Wi-Fi. Tam jest troszkę inna częstotliwość, ale przyjmijmy, że to jest po Wi-Fi. Może też to być, jest to nie najgorsze rozwiązanie, będzie to działać,
Aczkolwiek jak macie bardzo grube ściany, może zrywać. Zdarza się. Ale z własnego doświadczenia wiem, że tak jak ja mam tutaj w bloku, to zarówno ten splitter kablowy, jak i ten splitter Wi-Fi zawieszały się mniej więcej tyle samo, no może troszkę rzadziej ten kablowy się wieszał. Tamten czasami częściej. Ale dużej różnicy naprawdę nie było. A największą odległość, jaką miałem, to jest jakieś 8 metrów i no nie było to aż tak uciążliwe. Ogólnie to te splittery są takie, że no powiem wprost, może być tak, że 3 miesiące wszystkie telewizory będą chodzić. Może być tak, że na przykład jak NC Plus coś robi z uprawnieniami, to połowę telewizorów wam wywali. Nie będziecie mogli ich w ogóle uruchomić. Zależy po prostu od farta. A może być tak, że po godzinie wam wszystko się będzie kaszanić. Nie ma na to reguły. Jak NC Plus coś robi z uprawnieniami, to się robi co? Problem. No właśnie to jest troszkę upierdliwe, że oni co chwilę coś tam grzebią z tymi uprawnieniami, walczą z piractwem. I ostatnio jak miałem 6 na przykład urządzeń, mogłem obsługiwać za pomocą takiego splittera w domu, to teraz stabilnie mi chodzą tylko 3. Jeżeli podłączę więcej, no to niestety raz na kilka godzin, czasem raz nawet na 15 minut jedno potrafi, albo dwa potrafią się na chwilkę wyłączyć, po czym wracają. Tak jakby ten splitter nie nadążył nadawać uprawnień. Ale z tego co słyszałem, można takie splittery jakoś upgrade'ować. Jakiś soft do niektórych modeli się ściąga, niby coś to tam daje. Nie testuję, bo nie testowałem tego, bo ja tak często aż telewizji nie oglądam, więc aż tak bardzo mi na tym nie zależało, ale jest to bynajmniej jedno z rozwiązań. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to chyba wszystko będzie. No nie jest to idealne rozwiązanie na pewno. Na pewno ono nie ma co się równać z tym, jeżeli sobie kupicie na przykład kartę od operatora waszego z modułami. Wiadomo, że to będzie lepiej chodzić. Ale no cena tego rozwiązania jest na pewno dużo niższa. Oczywiście pamiętajcie, żeby tych kart nie dawać sąsiadom czy rodzinie, bo to jest tylko w waszym lokalu. Legalnie możecie robić tylko i wyłącznie w waszym lokalu coś takiego. Nie wolno wam klonować kart poza wasz lokal. To jest po prostu rozwiązanie techniczne, które służy do tego, żeby sobie takiego tańszego multirooma zrobić. A jeżeli wasz operator wam się zgodzi dać na przykład tam 5 modułów z kartami, no to czemu nie? No to bierzcie, wiadomo, jeżeli to będzie grosze jakieś kosztować, to bierzcie moduły z kartami. Będzie to lepsze rozwiązanie na pewno. Nie wiem, jak działają teraz operatorzy, to wam nie powiem. Musicie po prostu już ich sami popytać. Wada tego rozwiązania? No cóż, ta karta niebieska od N HDTV, ona jest dosyć stara, nie wiem ile to podziała i to jest karta prepaidowa, więc to nie jest karta zwykła na abonament, tam na pewno ta oferta programowa jest mniejsza, ale na pewno można ją znacznie łatwiej podzielić niż inne rozwiązania i na pewno jest tańsza. Inne rozwiązania mam na myśli MediaGuard, ale MediaGuard już po prostu zanika i nie wiem jeszcze ile czasu te karty tutaj szare będą dostępne. Myślę, że chyba już niedługo. Dobra, także dzięki za oglądanie tego filmu. Cześć.